Cześć, Twernest! W tym filmiku pokażę wam, jakie sekretne zmiany zaszły na wyspie po ostatniej aktualizacji. A następnie przejdziemy do tematu fabuły tego sezonu. Mam dla was mnóstwo bardzo fajnych ciekawostek. Tak, by the way, to dawno tego nie mówiłem, ale mój kot to Ernest. Więc jeśli ktoś z was chce mnie wesprzeć, to byłbym za to bardzo wdzięczny. Okej, zaczynajmy. W świecie Fortnite co każdą większą aktualizację zachodzą te większe i mniejsze zmiany. Często na wyspie prowadzone są mini oddzielne wątki fabularne. Te większe, ważniejsze nowości już odwiedziliśmy. Poza tym już od dobrych kilku miesięcy ulice przemierzają różne ciężarówki. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić niebieską ciężarówkę, która ma mnóstwo wygodnych foteli załadowanych na przyczepie. Wydawać by się mogło, że jechała do sklepowej sadyby, ale nie. Dzisiaj jest obok bunkra. Gdzie ona w końcu jedzie? Czy w ogóle się kiedyś zatrzyma? Za to czerwona ciężarówka z paletami, która była przy gasnących gajach, ruszyła i przejechała kawałek wzdłuż tej samej trasy. To tyle o ciężarówkach. Możecie pamiętać, że złoty fotel Midasa ze sali konferencyjnej w agencji został skradziony. Ktoś zapakował go na kajak. Kajak następnie został schowany w krzaku, a fotel na tyle samochodu. Złodziej ruszył w stronę Słonych Strzech. To tutaj teraz stoi samochód z fotelem Midasa. Ciekawe, czy to jest jakiś kolekcjoner, czy może ktoś prowadzi jakieś badania. A na farmie Furii zakończono pracę nad budową małej chatki przy czerwonej szopie. Przez bardzo długi czas stała ona nieskończona, a dzisiaj stoi cała. Oj! Nadeszła pora ponownie odwiedzić to miejsce. Ostatnim razem, gdy to byliśmy, odbywała się tutaj akcja ratunkowa. Dźwig starał się podnieść czerwony samochód, który wypadł przez okno. Niestety coś poszło nie tak. Zobaczcie sami. Teraz moja ulubiona mała zmiana. Dwa tygodnie temu coś przykuło uwagę patyczaka, który sobie spokojnie siedział. Najwyraźniej to coś rzeczywiście było warte jego uwagi. Patyczak wyruszył w podróż. Ciekawe, gdzie zmierza. Okej, to chyba tyle ze zmian na mapie. Teraz chciałbym poruszyć temat fabuły tego sezonu. Słuchajcie, za kulisami zaszło kilka zmian w plikach gry, które ujawniają nam coś, co na pewno zainteresuje każdego, kto lubi Fortnite od strony fabularnej. Oro to skin, który został dodany do gry pod koniec stycznia. W skrócie, wiele osób, w tym ja, było przekonanych, że będzie bardzo ważną postacią w fabule Fortnite. Jest ze złota, a jednym z motywów drugiego sezonu jest właśnie złoto. Do dziś nie pojawił się ani w sklepie, ani w karnecie. Ale co ciekawe, w ostatniej aktualizacji dodano teksturę nowego stylu do tej postaci. Zobaczcie sami, jest to taka alternatywna, mroczna wersja. Złoto zamieniło się w blady brąz, a klejnoty koronne w rubiny. Teraz uwaga, poza tym nowym stylem, nazwa zestawu tego skina została zmieniona na Zemsta Midasa, co łączy tą postać bezpośrednio z fabułą tego sezonu. Tylko skąd się wzięła ta nazwa? No, zaszła jeszcze jedna zmiana. Spójrzcie na te dwie wersje Oro. Ta po lewej to stara pierwsza wersja, a po prawej to wygląd Oro po ostatniej aktualizacji. Widzicie może jakąś różnicę? O, tutaj na jego prawym oku pojawił się ślad po bliźnie. Wiecie, kto ma dokładnie taką samą bliznę w tym samym miejscu? Midas. Ten Midas, który zamienia wszystko, czego dotknie, w złoto. Po społeczności Fortnite krąży teoria, że Oro to Midas, tylko po prostu po bardzo długim czasie. Ta wyschnięta wersja Oro może oznaczać, że kiedyś czar Midasa pryśnie. Mam tu na myśli to, że jego moc dotyku Midasa przestanie działać, co spowoduje, że sam przestanie być złoty. Oro na pewno będzie ważną postacią w tym sezonie. Może nawet weźmie udział w evencie, jak na przykład Mech czy Król Lodu. Jeśli chodzi o to, jak tego skina będzie można zdobyć, to albo wejdzie do sklepu za fotolce, albo będzie postacią za wyzwania. Tak, Deadpool jest sekretnym skinem za wyzwania w tym sezonie, ale tak czy siak, posiadacze karnetu bojowego mogą spodziewać się dodatkowej misji Oro. Oro byłby skinem karnetowym, a Deadpool to po prostu owoc współpracy. Co ciekawe, nowy Oro jest widoczny na filmiku, który prezentuje nowe helikoptery. Tutaj dobrze widać bliznę na jego prawym oku. Poza tym do zestawu Zemsty Midasa należy też ten oto skin. Pozostało nam chyba tylko czekać na następne zmiany i ciekawostki. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy o tym uważacie. To dobry moment na tworzenie różnych teorii. Tak przy okazji wspomnę o tym, że w plikach gry są gotowe tekstury plakatów, które znalazł i pomalował Deadpool. Niedługo pewnie zastąpią one obecne plakaty propagandowe na mapie.
Dalej w temacie wycieków to Spadajcie dał znać, że w plikach gry pojawiły się kolejne przekąski. Obok wzmianek o plastrach miodu pojawiły się informacje o kukurydzy i kapuście. Przypuszczam, że twórcy gry albo przygotowują coś do trybu kreatywnego, albo planują dodać do różnych miejscówek na mapie przekąski, które pasują tematycznie. Na przykład kukurydza pasowałaby do pola kukurydzy na farmie Furii, plastry miodu do piszczącej puszczy i tak dalej. Spadajcie doda, że według plików gry coś niedługo może zostać puszczone w karkołomnym kinie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Wysie Bojowym.